uzależnienie Staleya stało się wtedy także obiektem drwin w środowisku muzycznym. Członkowie Metallica na przykład na jednym z koncertów wyśmiewali jego stan, pocierając i uderzając lewe ramię, tak jakby udawali, że wstrzykują sobie narkotyk. Dla Lane'a już wtedy to była równia pochyła. W czasie przerwy od Alice in Chains Lane bardzo dużo malował, słuchał muzyki i występował gościnnie w składach kumpli. Pamiętajmy o bardzo ważnej grupie Mad Season, z którą Lane nagrał przecież płytę Above. W tym czasie stan zdrowia Lane'a był już dramatyczny. Był wychudzony i dosłownie zielonkawo-szary. To są wspomnienia jego znajomych. W roku 95 powrócił do Alice in Chains, ale jak można było się tego spodziewać,